Cześć! Dzisiaj mamy dla Was coś, mam nadzieję, specjalnego. Porównujemy drona DJI Mavic Air do drona sportowego. Dlaczego drona sportowego porównujemy akurat do tego modelu marki DJI? Dlatego, że po pierwsze, rozmiarowo są podobne, a po drugie, jesteśmy w stanie złożyć w podobnej cenie do drona DJI Mavic Air zestaw do latania dronem sportowym. I uprzedzając Wasze pytania, w dronie sportowym nie mamy zamontowanego Digital FPV System marki DJI, bo po prostu nie mieliśmy do niego dostępu, do takiej wersji demo, ale później powiemy sobie trochę więcej na temat tego sprzętu, praktycznie na sam koniec. A teraz przechodzimy do konfrontacji, zaczynamy. DJI Mavic Air ma budowę zamkniętą i kompletną. Oznacza to, że po zakupie takiego drona otrzymujemy właściwie zestaw gotowy do lotu. Musimy tylko przykręcić śmigła. W momencie, kiedy w tym dronie coś nam się zepsuje, to w nim nie grzebiemy sami, ponieważ stracimy gwarancję, wysyłamy go na serwis, odczekujemy określoną ilość czasu i taki dron przychodzi nas z powrotem naprawiony, gotowy do lotu. Z drugiej strony drona sportowego będziecie musieli sami złożyć. Z różnych części, od śmigieł, silników, kamer, ramy, kabli, sterowników, odbiorników itd., itd., to wszystko trzeba samemu złożyć i skonfigurować. Oczywiście możecie też kupić zestaw gotowy do lotu, jednak polecam samemu złożyć mimo wszystko, dlatego że w sytuacji, kiedy będziecie mieli jakąś kraksę, uderzycie w drzewo, jakaś część Wam się rozwali, będzie trzeba coś przylutować, podłączyć, to będziecie wiedzieli, jak to samodzielnie złożyć. Dzięki temu zaoszczędzicie sporo czasu. Ja miałem to szczęście, że miałem ogromną pomoc ze strony Wacława Dziewulskiego z bloga 4śmigła.pl w składaniu tego konkretnego modelu drona, za co bardzo mu dziękuję i oczywiście zapraszam na jego stronę, dlatego że on tam prezentuje masę fachowej wiedzy na tym blogu. Tak samo ma kanał na YouTubie 4śmigła.pl, także linki znajdziecie w opisie filmu. DJI Mavic Air ma konstrukcję plastikową, jednak jest to plastik solidny. Cała konstrukcja jest dobrze spasowana. W środku mamy całą elektronikę i nasze loty tym dronem będą mniej ryzykowne niż takim dronem sportowym, który od czasu do czasu będziemy musieli otworzyć, pewne części wymienić. Dlatego też rama jest zbudowana z karbonu, jest ona otwarta. Dzięki temu podzespoły elektroniczne mogą się chłodzić podczas lotu. Najczęściej jest tak, że rama w dronach sportowych jest zbudowana z dwóch części, z części dolnej, na której są przymocowane wszystkie silniki, śmigła, elementy, odbiorniki, nadajniki itd. i z elementu górnego, który zabezpiecza elektronikę i na nim też możemy przymocować baterię. A skoro o baterii mowa, to widzimy, jak się ją mocuje w DJI Mavic Air. Mamy dopasowaną kieszeń, mocujemy baterię na zatrzask, wszelkie styki elektroniczne baterii z elektroniką w środku drona mamy w środku, więc też jest dużo mniejsza szansa na to, że dostanie się tam jakaś woda, pył czy kurz, czy cokolwiek innego i spowoduje zwarcie. W DJI Mavic Air baterie mają jeden standard, więc nie głowimy się tutaj nad jego mocą, pojemnością i czy żywotnością, tylko kupujemy jeden typ baterii i tyle. Jedna bateria wystarczy na około 20-30 minut lotu w zależności od temperatury, wiatru, tego jak dynamicznie latamy. Baterie w dronie sportowym mocujemy na górę ramy bądź na dolną część ramy w zależności od konstrukcji samego drona. Baterie w dronach sportowych różnią się wielkością. Używamy różne wielkości w zależności od wielkości samego drona, od 1S po 6S i pewnie są też większe rozmiary, tylko one już powiedzmy wykraczają poza moje zainteresowania dronami sportowymi, służącymi również do filmowania. Baterie te różnią się pojemnością, różnią się żywotnością, innymi też parametrami, o których nie będziemy sobie teraz mówić. Czas lotu na jednej baterii takim dronem sportowym wynosi powiedzmy od 3 do 4,5-5 minut, czasami więcej, jeżeli latamy w tak zwanym long range, czyli na długie dystanse. Oczywiście czas lotu na jednej baterii w dronie sportowym również jest uzależniony od tego, jaka temperatura panuje na zewnątrz i od tego, jak dynamicznie latamy dronem. DJI Mavic Air ma śmigła w jednym standardzie o jednym kącie nachylenia. Dzięki temu, jak nauczymy się raz latać takim dronem, to możemy być pewni, że zawsze będzie latał tak samo. Nie musimy się też przejmować dodatkowymi wyborami, jakich śmigieł użyć, bo zawsze wymieniamy je na te same. I ponownie z drugiej strony mamy drona sportowego, w którym są śmigła różnego rodzaju. Śmigła różnią się wielkością i kątem nachylenia. Jeśli mamy ostry kąt nachylenia, możemy się spodziewać tego, że dron będzie bardziej przyspieszał, będzie też bardziej zwrotny. Jednocześnie przy takich śmigłach z ostrym kątem nachylenia, z dużym skokiem, możemy spodziewać się tego, że będzie nam trudniej uzyskać takie płynne filmowe ujęcia. Dlatego też wybieramy takie śmigła, które będą pasować do naszego stylu latania i do zastosowania. Jeśli chcemy się ścigać, to bierzemy
śmigła z większym skokiem. Jeśli chcemy robić freestyle czy ujęcia filmowe, to wtedy wybieramy śmigła z mniejszym skokiem, z mniejszym kątem nachylenia. Z DJI Mavic Air kamera jest zmontowana, zintegrowana z gimbalem na stałe. Sama kamera nagrywa obraz na drona w rozdzielczości do rozdzielczości 4K 25 lub 30 klatek na sekundę. Fakt, że jest zamontowana na gimbalu, powoduje, że obraz jest zawsze stabilny, niezależnie od tego, jak latamy bądź jak nam zawieje wiatr. Dodatkowo jeszcze bardzo duża korzyść jest taka, że mamy kontrolę nad panoramowaniem góra-dół za pomocą aparatury specjalnym pokrętłem. Obraz z kamery z samego drona jest wysyłany przez aparaturę do naszego smartfona w wystarczająco wysokiej rozdzielczości, żebyśmy widzieli, co kręcimy. Opóźnienie też jest wystarczające do tego, żebyśmy widzieli i mieli pełną kontrolę nad ujęciami. Kamera w dronie sportowym jest podstawowo jedna i nie służy ona do filmowania, tylko do przesyłania obrazu na gogle, gdzie najbardziej liczy się czas reakcji, czyli musimy mieć praktycznie natychmiastowo przesyłany obraz. Dlatego ten obraz jest niskiej rozdzielczości i ma w sobie zakłócenia. Jeśli chodzi o kamery, które nagrywają ujęcia filmowe, ujęcia, które mają na przykład, czy również służyć też do jakichś zastosowań komercyjnych, czyli muszą być dobrej jakości, służą kamery inne niż ta kamera FPV. Są one mocowane nad kamerą FPV. Najczęściej do tego służą kamery sportowe. Moim zdaniem na obecną chwilę najlepiej się sprawdzają kamery serii GoPro, GoPro Hero 5 Session, GoPro 6, 7 i też 8. Tylko że w tym przypadku czekamy na więcej projektów do drukarek 3D. Dlatego że obudowy do takich kamer GoPro możecie albo zakupić, jeśli są dostępne i kompatybilne z Waszą ramą, albo możecie wydrukować sobie na drukarce 3D. Mi akurat na drukarce 3D wydrukował również Wacław Dziewulski z 4śmigła.pl, za co serdecznie mu dziękuję, a Was zapraszam na jego bloga. Dron sportowy nie posiada czujników, które chronią go przed przeszkodami, więc się nim rozbijecie. Nie raz i nie dwa. Ja dzisiaj sam rozbiłem się podczas filmowania jakieś 4 czy 5 razy. Jeśli chodzi o pozytywne cechy takiego rozwiązania, to jest przede wszystkim to, że nie zatrzyma on się Wam przed jakiegoś rodzaju przeszkodą, którą chcecie pokonać. Więc jesteście jakby uzależnieni tylko od rozmiaru drona i swoich umiejętności. Oczywiście nie latajcie tam, gdzie chodzą ludzie, czy są w pobliżu jakieś drogocenne przedmioty. Dron DJI Mavic Air ma czujniki z przodu, z tyłu i z dołu, które zabezpieczają go przed uderzeniem w przeszkodę, które znajdują się właśnie z przodu czy z tyłu. Pamiętajmy również, żeby jednak mimo wszystko orientować się w przestrzeni i zastosować zasadę ograniczonego zaufania. Ok, więc budowę mamy w zasadzie odhaczoną. Teraz przejdźmy do bardziej interesujących tematów, czyli do nauki latania, bezpieczeństwa i możliwości filmowych. Załóżmy, że istnieje osoba, która dostaje w swoje ręce te dwa drony, DJI Mavic Air i drona sportowego. Pytanie, jak szybko po odłączeniu takiego drona nauczy się wykonywać ładne ujęcie filmowe. Może być podstawowe ujęcie filmowe. I w przypadku DJI Mavic Air moim zdaniem będzie to między 5 a 15 minut, dlatego że trzeba taką aplikację podłączyć, zaznajomić się z nią mniej więcej, szczególnie jeśli taka osoba trafi na opcję Quickshot, to wystarczy ustawić podstawowe parametry, punkt odniesienia i voilà, mamy bardzo ładne ujęcie filmowe. A jak jest z dronem sportowym? Żeby wykonywać ładne zdjęcia filmowe, trzeba mieć sporą kontrolę nad samym dronem, a żeby to zrobić, musimy latać w trybie akro, czyli w trybie kompletnie manualnym, w trybie niewspomaganym przez żadne dodatkowe systemy. I teraz, jeżeli taka osoba, która by dostała takiego drona w swoje ręce, najlepiej, żeby w ogóle go nie odpalała na początku. Na początek najlepiej jest kupić aparaturę do drona, podłączyć ją do komputera, do symulatora FPV, gdzie sobie latamy takim dronem i zachowuje się on bardzo podobnie do tego w rzeczywistości. I na takim symulatorze trzeba wylatać powiedzmy z 10, 20 czy 30 godzin. Po przelataniu tych kilkunastu czy kilkudziesięciu godzin w symulatorze zabieracie takiego drona lub mniejszego, bo są też mniejsze, na których warto się uczyć latać, trzycalowe bądź takie mini drony, które nikomu nie zrobią krzywdy i na nich możemy mniej więcej załapać, jak się będzie zachowywał taki dron w trybie akro. Więc jak widzicie, czas, który jest potrzebny na naukę latania tymi dronami znacząco się różni. Zdecydowanie na korzyść drona DJI Mavic Air, dlatego że tutaj praktycznie od razu będziemy gotowi do tego, żeby wykonywać jakieś ujęcia. Jeśli chodzi o sportowe drony, no to tutaj potrzebujemy znacznie więcej czasu, cierpliwości i wytrwałości, żeby takim dronem zrobić ładne filmowe ujęcia.
Drony DJI są bardzo przyjazne dla filmowca, można na nich polegać, oczywiście zachowując zdrowy rozsądek, ale można. Z drugiej strony mamy dron sportowy, który jest całkowicie manualny. Żeby latać takimi dronami w szczerym polu, w parkach, gdzie nie uczęszczają ludzie, czy innych miejscach, do których jeszcze cywilizacja nie miała okazji zawitać, nie potrzebujecie specjalnych umiejętności czy pozwoleń. Jednak mogliście oglądać na YouTubie filmiki, gdzie ludzie latają takimi dronami wokół ludzi, nad pojazdami, czy nawet na zawodach sportowych, na przykład żużlowych. Jednak aby coś takiego robić, potrzebujecie po pierwsze pozwolenia, po drugie kwalifikacji, po trzecie musicie mieć sprawdzony sprzęt, któremu ufacie i sprawdziliście w wielu sytuacjach, po czwarte musicie mieć naprawdę dobrego skilla i kontrolę nad takimi dronami. Osoby, które są mimo wszystko zainteresowane lataniem w różnych newralgicznych miejscach, polecam zainteresować się tak zwanymi dronami również sportowymi typu Cineup, które mają zabezpieczenia na śmigła, dodatkowo mają pianki bardzo często, które zabezpieczają samego drona i ewentualnie ludzi czy pojazdy, ewentualnie budynki, o które taki dron mógłby gdzieś tam po drodze zahaczyć. A teraz przejdźmy do wisienki na torcie, czyli do możliwości, jakie dają pod kątem filmowym oba drony. Oczywiście DJI Mavic Air ma też możliwości fotografii, ale jakby to pomijamy, dlatego że testujemy te drony stricte pod kątem ujęć filmowych. Ważna informacja, jeśli chodzi o sposób kręcenia filmów tymi dronami. Tutaj mamy kamerę na gimbalu, tak jak już wcześniej sobie wspomnieliśmy, która stabilizuje obraz. W dronie sportowym kamera jest zamocowana na sztywno, więc nie będzie ona stabilizowana na żadnym gimbalu, każde drganie, każdy ruch całym dronem będzie widoczny na samym ujęciu. Dlatego tutaj, poza tym, że sterujemy samym dronem, to sterujemy od razu też samą kamerą. I to musimy mieć na uwadze. Czyli w takiej sytuacji najlepiej mieć kamerę, która ma w sobie bardzo wydajną stabilizację, na przykład GoPro 7 Hypersmooth, GoPro 8 Hypersmooth 2.0, czy w kamerach DJI, to był bodajże ROG Steady. Jeżeli czegoś takiego nie mamy i używamy na przykład kamer GoPro Hero 5 Session lub GoPro Hero 6, to wtedy używamy oprogramowania zewnętrznego, które się nazywa Real Steady. Przejdźmy teraz do ujęć. Podstawowe ujęcie, gdzie lecimy dronem do przodu. DJI Mavic Air bez problemu sobie radzi. Dodatkowo możemy go sobie przełączyć w tryb sport, żeby osiągnąć większą prędkość, porównywalną nawet do dronów sportowych. Jeśli chodzi o drona sportowego, to jak widać prowadzimy też kamerę. Widać tutaj dodatkowy ruch lewo-prawo, dlatego że trochę trudniej jest wystabilizować taki obraz. Jednak jak widzimy, również jest bez problemu możliwe wykonanie takiego ujęcia. Drugie ujęcie, w którym przetestujemy te drony, to lot do przodu z panoramą dół-góra. I tutaj DJI Mavic Air radzi sobie bez żadnego problemu. Po prostu lecimy do przodu i używamy pokrętła do panoramowania do tego, żeby panoramować z dołu do góry. Oczywiście z odpowiednim wyczuciem. Próba zrobienia takiego samego ujęcia za pomocą drona sportowego za bardzo nie ma sensu. Dlatego w tym przykładzie go pominiemy. Trzeci typ ujęcia to lot wokół obiektu. Jeśli chodzi o drona DJI Mavic Air, jest to, powiedziałbym, dziecinnie proste, dlatego że albo możemy sami wykonać takie ujęcie, albo wejść do trybu Quick Shot, gdzie mamy tryb Circle. Ustawiamy obiekt, który ma być punktem odniesienia, który ma być, powiedzmy, w centrum kadru i odpalamy start. Taki dron robi samodzielnie ujęcie. Jeśli chodzi o ujęcie wokół obiektu za pomocą drona sportowego, to tutaj mamy dużo bardziej skomplikowaną robotę do wykonania, bo całkowicie jest manualnie i żeby wykonać taki ruch, to no, wymaga to już trochę umiejętności. Poza tym musimy pamiętać o tym, że kamera nie będzie trzymać idealnego poziomu, dlatego że będziemy zawsze częściowo pochyleni. Kolejne jedno z podstawowych ujęć, które się wykonuje filmując dronami, to jest odlatywanie od obiektu w górę. I jeśli chodzi o ujęcie, które robimy za pomocą DJI Mavic Air, to tutaj możemy albo użyć automatycznej funkcji Quick Shot, albo manualnie możemy sterować aparaturą, trzymając gałkę kierującą drona do góry, drugą gałkę do tyłu i dodatkowo sterując pokrętłem do panoramowania, żeby utrzymywać cały czas obiekt w kadrze. Za pomocą drona sportowego takie ujęcie jest możliwe do wykonania, ale musimy tutaj trochę się nakombinować, dlatego że musimy odwrócić trochę myślenie o ujęciu. Czyli startujemy najpierw od samej góry, robimy nurkowanie w stronę obiektu, do którego chcemy się zbliżyć i musimy też oczywiście na czas
wystartować albo zwiększyć moc drona, żeby po prostu nie spaść na ten obiekt, w kierunku którego lecimy. I potem w postprodukcji musimy w odpowiednich miejscach uciąć takie ujęcie i odwrócić. Kolejne ujęcie to lot obok jakiegoś obiektu. I DJI Mavic Air radzi sobie z tym bez problemu. Oczywiście pod warunkiem, że nie jest w trybie sport, bo wtedy, jeżeli poruszamy się dronem bokiem, to kamera czy gimbal również się przykrzywi na bok. Jednak w takiej standardowym trybie bez problemu możemy wykonać takie ujęcie. Możemy też ustawić, żeby dron śledził obiekt i wtedy właściwie dron sam wykonuje robotę za nas. Jeśli chodzi o wykonanie ujęcia bokiem za pomocą drona sportowego, nie widzę tutaj za bardzo sensu, bo po pierwsze będziecie mieli przekrzywiony poziom, po drugie macie gogle cały czas na oczach, więc nie widzicie, co się dzieje po waszej lewej czy prawej stronie, w zależności od tego, w którą stronę będziecie starali się lecieć. I tak jak wcześniej mieliśmy ujęcia, których nie do końca był sens wykonywać za pomocą drona sportowego, tak teraz mamy ujęcie, które nie do końca jest sens wykonywać za pomocą DJI Mavic Air. Jest to typ ujęcia typu dive, czyli nurkowanie. Polega on na tym, że właściwie takim dronem spadamy w dół i tylko korygujemy swój lot spadając i na samym końcu oczywiście podbijamy takiego drona do góry, jeśli nie chcemy go zniszczyć. W przypadku DJI Mavic Air takie ujęcie nie jest możliwe, dlatego że nie rozwiniemy takich prędkości, bo nie pozwoli on nam spadać przez swoje zabezpieczenia. Możemy ewentualnie skierować kamerę do dołu i ewentualnie schodzić w dół, po czym przyspieszyć takie ujęcie w postprodukcji, jednak nadal nie będzie to wyglądało tak przyjemnie jak ujęcie z drona sportowego. Ostatni element, taki plus, o którym warto powiedzieć, jeśli chodzi o drony sportowe, to to, że możemy nimi freestyle'ować, robić różnego rodzaju ewolucje i cieszyć się po prostu samym lotem, dlatego że zakładamy takie gogle first person view, które dają nam obraz praktycznie jakbyśmy siedzieli za sterami takiego drona i to daje bardzo dużo frajdy. W przypadku DJI Mavic Air możemy takie gogle sobie powiedzmy dokupić, które będą odbierały sygnał bezpośrednio z drona, jednak dynamika lotu nie jest tak satysfakcjonująca jak w przypadku dronów sportowych. Jeśli chodzi o zasięg, to DJI Mavic Air osiąga powiedzmy od tego kilometra do 2 km zasięgu w zależności od tego, jakie są zakłócenia w okolicy. Jeśli chodzi o drony sportowe, to teraz w zależności od zastosowanych podzespołów, nadajników, odbiorników, anten, możemy osiągać od 50 metrów przy takich najgorszych podzespołach do ponad 10 km, jeżeli chcemy latać na dalekie odległości. I podsumowując, jak widać, drony typu DJI Mavic Air są to drony, które będą idealne dla fotografa i filmowca jako uzupełnienie swoich usług, czy jako główne źródło zarobku. Są łatwe w opanowaniu, generalnie można na nich polegać. Z drugiej strony mamy drona sportowego. Jest to specyficzny sprzęt przeznaczony dla specyficznej grupy odbiorców, dlatego że żeby latać takim dronem, musicie mieć sporo cierpliwości, wytrwałości, aby takiego drona złożyć, skonfigurować, a potem nauczyć się nim latać. Jeśli chcecie sobie uprościć sprawę budowania takiego drona i chcecie się cieszyć w sumie nowymi technologiami, które wprowadzają nową jakość obrazu, przekazu obrazu FPV, to DJI wprowadził na rynek nowy produkt, właściwie to on już ma parę miesięcy. Jest to Digital FPV System. Dzięki takiemu produktowi możecie zmniejszyć sobie właśnie czas, który będziecie potrzebowali na konfigurację, uprościć to wszystko. Do tego będziecie potrzebowali tak naprawdę tylko ramę, silniczki, śmigła, baterie i ewentualnie właśnie kamerę, którą będziecie nagrywać swoje filmy. Jeśli chcielibyście zobaczyć test takiego zestawu, dajcie znać w komentarzach. Jeśli macie jakiekolwiek pytania odnośnie do dzisiejszego filmu, dzisiejszych dronów, to piszcie również w komentarzach. Jeśli podobał Wam się ten film, to lajki, subskrypcje, a my widzimy się już niebawem. Do zobaczenia. Cześć.